Do tragicznie wyglądającego zdarzenia doszło dziś około godziny 10 na trasie do Osiecznej w okolicach Trzebani. Na szczęście nikt nie doznał poważniejszych obrażeń. Kierujący samochodem Mercedes Sprinter uderzył w Opla Astrę, który zatrzymał się na ruchu wahadłowym. To spowodowało efekt domina. Astra uderzyła w stojące przed nią Renault Clio, ten w Fiata Bravo, a Fiat w Seata Alhambra. Mercedes Sprinter odbił się od Opla Astry i przemieścił na lewy pas ruchu i prawie czołowo zderzył się z jadącym z kierunku Osiecznej Fordem Fiestą, spychając go do rowu. Obecnie na miejscu pracują policjanci z leszczyńskiej drogówki oraz technik kryminalistyki. Przeprowadzają obecnie oględziny zdarzenia sześciu pojazdów. Wygląda dość tragicznie, ale na szczęście nikt nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Na miejscu zostali przebadani kierująca z jednego pojazdu z Opla Astry oraz jej pasażer, ale na szczęście nic poważnego im się nie stało. Są oczywiście utrudnienia w ruchu dla poruszających się trasą w kierunku Osiecznej. Tak, droga jest całkowicie zablokowana. Są zarządzone objazdy od strony Leszna w kierunku Poznania, natomiast od strony Osiecznej w kierunku Łoniewa. I utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilkadziesiąt minut. Mercedesem Sprinterem kierował 21-letni mieszkaniec z gminy Rydzyna. Policja zatrzymała mu prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Sprawa trafi do sądu. Kierowca był trzeźwy.